strasznie mnie uspokaja robienie na drutach. Niesamowicie mnie to uspokaja. To jest jak jakaś medytacja, jak jakaś mantra. I takie miłe są te wieczory, chociaż tak szybko się zaczynają, bo jest godzina 15 czy 16 i już jest ciemno praktycznie. Zdążyłam przyjechać, troszeczkę pokrzątać się tutaj, pomyć właśnie naczynia w 5 litrach wody. Można? Można, nie? No, to jest takie zastanawiające czasami, jak tak właśnie tutaj tak rytualnie podchodzę do tego mycia naczyń, gdzie w mieście normalnie odkręca się ten kran i tam się leje i się myje pod tą bieżącą wodą. A tu nagle się okazuje, że naczynia z całego dnia można umyć dosłownie w misce wody. No, daje to czasami tak do myślenia. No i tak się pokrzątałam cały dzień. Nie wiadomo, jak on zleciał i na czym. Niewiele zrobiłam. Przyjechałam, to było 10 stopni. Teraz mam jakieś 16. Drzwiczki sobie otworzyłam, żeby troszeczkę tak jakbym siedziała przy ognisku. No i tutaj przy samym tym naprawdę jest cieplutko, a zmarzłam, dosyć zmarzłam, bo idzie taka trochę zmiana pogody, bo cały czas było teraz ponuro i ma przyjść ochłodzenie, przymrozki. To już jest ostateczny termin, gdzie muszę wykopać te ostatnie warzywa, jakie mi zostały w gruncie. A zostało ich w sumie niewiele tam, no kilkanaście może sztuk, ale tak czy inaczej szkoda by mi ich było. No i tak pomalutku zbliżamy się tutaj już do takiego momentu, gdzie jak będę odjeżdżać, będę musiała zakręcać wodę. No bo mają przyjść właśnie przymrozki. Dzisiaj mamy piątek, wy macie niedzielę. U mnie jest ciemno, wy pewnie macie jasno, bo jest w południe. O, dzisiaj jedną fajną rzecz zrobiłam w sumie, to znaczy może nie jedną, ale jedną z takich fajniejszych rzeczy, no to w końcu porobiłam zdjęcia tych moich czapek i tych moich bluz, takich zaprezentowanych na mnie, żeby to wyglądało jakoś tak bardziej zachęcająco niż tak z pozycji gdzieś tam leży to na płasko i nie wiadomo jak to leży na głowie. Więc jak chcecie sobie zobaczyć, to w opisie filmu zapraszam i tam zobaczycie sobie w linku zdjęcia. I kolorowe czapki przeważnie są to jakieś pojedyncze sztuki, więc raczej są takie dostępne jedna, max dwie sztuki. Natomiast te gładkie jak najbardziej ale tak jest, że są dostępne tak no, normalnie na stałe. Najwyżej może trochę trzeba poczekać, żebym ja zdążyła gdzieś tam zrobić. No, ale się cieszę, bo też zmieniłam właśnie metkę, logo jest już teraz, to się nie uda. Wiem, że jest część tutaj widowni, która bardzo broni stanowiska, że powinnam zmienić nazwę kanału na to się uda, bo to tam słowa mają moc sprawczą i tak dalej. Tak, ja wiem. Natomiast chodzi tylko o słowa, a moc sprawczą mają myśli, wypowiadane myśli. Ja mówiąc to się nie uda, nie mówię i nie myślę w ten sposób. Także to jest ta różnica. I nazwy kanału nie zmienię. To już jest moja marka, wyrobiona marka i ja tutaj będę cisnąć, to się nie uda i koniec. Takie małe podsumowanie w sumie możemy sobie zrobić. Muszę trochę was odsunąć i zmienić perspektywę, bo żebym się troszkę zgrzała. No, odłożę te druty, bo jak tak mówię z tymi drutami i robię, to taka jestem spokojna bardzo i bez werwy, a nie chcę was tutaj usypiać. No, ale takie jest naprawdę druty i robienie w ogóle takie właśnie manualne, takie, że no bo uwielbiam, naprawdę uwielbiam. Często tam też się mnie pytacie, gdzie się uczyłam. Nauczyłam się na YouTubie. Takich rzeczy naprawdę można się nauczyć. Nie można się nauczyć, nie wiem, śpiewania, bo się nie ma talentu, ale to nie jest coś, że to jakiś talent jest. To jest to rzemiosło. To po prostu, nie wiem, to tak jakby się nauczyć gotowania czy takich tam różnych rzeczy. Każdy to ogarnie, tylko chcieć. No się rozgadałam o tym, no ale nigdy w sumie o tym nie mówiłam, a czasami jakaś tam część widowni żeńskiej się tym interesuje i czasami mi się pytacie, więc no... Pochwalę się, no co? Co mam się nie chwalić? I może teraz zrobimy jakieś podsumowanie. A mi w plecy fajnie grzeje tam, jaki jest klimat, naprawdę. Jak ja lubię tutaj być. To jest niesamowite. Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Najeździłam się ostatnio, jak wiecie,
podsumujemy sobie teraz ostatnie moje wycieczki i moje wyprawy, kilka ostatnich odcinków, bo w sumie nigdy tak nie robiłam, nie odnosiłam się, a myślę, że to może być dość ciekawe. Takie podsumowanie. W sumie zacznę od odcinków tam u Basi Norberta na Dolnym Śląsku, bo w sumie od tego się tak trochę zaczęło. Ta moja przygoda z wycieczkami ostatnio, no to więc jak wiecie, odwiedziłam ich dom właśnie a propos Sławkowa, no to tam jest fragment, gdzie przy tym kościółku tam ja jestem i oglądam i rozmawiam tam z ludźmi. No i tam mi zaczęliście pisać, że byłam dokładnie w tym samym miejscu, w tym samym czasie, jak był tam kanał Odyn, który tam, no kto wie i zna, no to będzie wiedział, o czym mówię, natomiast nie będę już tam się zagłębiać, natomiast wyobraźcie sobie, moi kochani widzowie, że oglądam ten kanał i dokładnie ja byłam tam w momencie, jak oni znaleźli tego denara. Ja oglądałam z nimi przy stoliku normalnie, czaicie to, i ja ich nie poznałam. Byłam tak zaoferowana tamtym znaleziskiem i tak dalej. W ogóle czasami są takie sytuacje, że kogoś, nie wiem, znasz, widzisz, ale jakby on jest poza miejscem twoich oczekiwań, to w ogóle nie kojarzysz typa, rozumiesz w ogóle o co chodzi, w ogóle nie wiesz, kto to jest. No i właśnie tak miałam, amba wcięła. Znaczy, no jakby to nic nie zmieniło w moim życiu. Natomiast no fajnie by było, nie, tak mieć świadomość, że jednak, że wiem. Później stamtąd w zasadzie wróciłam do Bydgoszczy, do domu tutaj, no i wpadł odcinek z sypialnią oczywiście, no bo jak żeby inaczej. No i tutaj ogromne poruszenie, ogromna ilość komentarzy, na ten moment patrzę, że jest ponad 700, ogromna ilość wyświetleń, za co bardzo dziękuję. Pisaliście, że bardzo was ten odcinek wzruszył, że oglądaliście czasami go po 2-3 razy, co by wyjaśniło ilość wyświetleń. Dziękuję bardzo. Także bardzo się cieszę. Chciałabym tutaj poczytać chociaż kilka komentarzy. Chciałabym może taki odcinek nawet zrobić, gdzie czytam wasze komentarze takie z jakimiś pytaniami Q&A powiedzmy. Bo w sumie dawno takiego nie było, więc myślę, że może pod tym filmem możecie zadać mi jakieś tam pytania, jeżeli macie ochotę. I chciałabym zrobić taki odcinek, w którym podpowiadam na jakieś pytania. No, czemu nie? To jest szok. Ja wiem, że mogę się wydawać naiwna, ale mimo wszystko mnie szokuje. Ponad 700 komentarzy. Nie wykasowałam ani jednego komentarza, bo żaden nie był jakiś, nie wiem, obrażający i tak dalej, i tak dalej. To jest, uważam, naprawdę ogromny sukces u mnie na kanale i będę się tego trzymała. A później pojechałam sobie w góry, jak wiecie, i pojechałam w góry i byłam przeszczęśliwa, bo przeszłam szlakiem karkonoszy, spałam w schroniskach, spałam na podłodze w schronisku, przeżyłam w sumie taką swego rodzaju przygodę. Jeżeli ktoś nie widział tego odcinka, to polecam, bo jest tam bardzo fajny moment, gdzie rozmawiam z mega fajną, ciekawą osobą, jest to nasz polski fotografik, który fajnie opowiada o pewnych rzeczach, jest to taka mała pigułeczka, natomiast cały jakby wywiad z panem Konradem jest na Patronite, więc zapraszam, jeżeli masz ochotę na dodatkowe materiały, to zapraszam cię na mojego Patronite'a. No i tak płynnie z tamtego odcinka można powiedzieć, że jedno z drugim się zazębiło, wylądowałam na drodze powrotnej, bo może ktoś nie wie, ale miałam problem z dotarciem do Szklarskiej Poręby, więc znalazł się widz tego kanału, Maciek, serdecznie pozdrawiam. I odwiedziłam jego i jego dziewczyny dom przysłupowy z 1846 roku, który remontują sami. No i ja się tam nie spodziewałam, że to będzie taki duży dom, on ma 400 metrów, słuchajcie, to jest naprawdę duży dom. Tych domów takich, tych przysłupowych, tam w tym rejonie jest dosyć dużo. Natomiast ja byłam dosyć taka nieświadoma architektury tego budynku, bo myślałam, jadąc sobie samochodem i spoglądając sobie na te obiekty, myślałam, że jest to po prostu taka, wiecie, stodoła, to jest jakiś tam, nie wiem, stajnia i tak, jakby, że to nie jest dom, budynek mieszkalny. No to jest, się okazało, zupełnie coś innego. Bardzo ciekawa historia. Poczytajcie sobie o domach przysłupowych, bo jest to naprawdę mega ciekawe. Ja sobie zasiadłam jeden wieczór i sobie dużo o tym poczytałam, bo naprawdę mnie to zainteresowało. No i tak podsumowując odnośnie i sypialni, i tego wszystkiego, i tego, że remontujemy sami te domy, to chciałabym tak jakby to podsumować, taki sezon tutaj, że się udało mi z tą sypialnią to zrobić, że bardzo o wiele osób zainspirowałam, że mi pogratulowaliście mojego samozaparcia, tego, że sama dużo zrobiłam i tak dalej.
Owszem, zgadzam się, dziękuję. Jestem sama z siebie dumna. Wyszłam ze swojej strefy komfortu, jak to teraz się modnie mówi. No i sama się przekonałam, że to, co tam jest takie straszne, wcale nie jest takie straszne. I że ja jako kobieta, no bo naprawdę się tego bałam. I wbrew temu, co się wielu osobom może wydawać tutaj na kanale, że ja może coś próbuję udowodnić mężczyznom, że ja potrafię lepiej i tak dalej. Absolutnie nie jest to moim celem. Absolutnie nie. Mężczyzna absolutnie ma swoje zadania, kobieta ma swoje zadania. Ja jestem takiego zdania, że są zadania i są wykonania i zadania. I nie mam z tym problemu. U mnie w domu rodzinnym jest taki podział ról i ja mam to wyniesione z domu. Ja nie chcę nikomu nic tutaj udowadniać i być jakimś tam, nie wiem, chłopem, babo chłopem, czy co tam, kto by chciał. Tak się wydarzyło w moim życiu, słuchajcie, że no po prostu, dlaczego nie? No dlaczego nie? Ktoś mi też tam napisał w komentarzu, że się nie dziwi, że tam wcześniej nie pokazywałam i w ogóle, bo tam dużo pracy. No tak, ale to też się wiązało z tym właśnie, że ja nie chciałam robić po prostu, nie wiem, co odcinka, a robię to, a robię tamto. Wiem, że oglądalność pewnie by mi skoczyła, wiem, żebym mogła się troszeczkę na tym tam wyhajpować i tak dalej. Natomiast, jak wiecie, w ostatnim czasie naprawdę sobie odpuściłam totalnie tutaj, jakby z jakimiś takimi, nie wiem, tymi, z tym przyciąganiem jakiejś takiej dziwnej publiczności czasami i robieniem czegoś na siłę dla wyświetleń, te same zdjęcia, te same jakieś, nie wiem, wykrzykniki, te same clickbaitowe tytuły i tak dalej. Jak się coś takiego dzieje fajnego, no to wiadomo, że ten tytuł będzie krzykliwy, będę się starała jak najbardziej zachęcić do oglądania tego odcinka, bo też po to to robię, ale na pewno nie będę robiła tego na siłę. Jestem dumna z tego odcinka, z tego, co Wam pokazałam. Jestem dumna z tego, że wiele osób pokrzepiłam, bo momentów załamania miałam bardzo tutaj dużo i też starałam się Wam to pokazać w tym filmie. To nie jest tak, że właśnie, nie wiem, te remonty i to wszystko wygląda jak na YouTubie, czasami w przyspieszonym tempie i faktycznie ktoś może myśleć, oj nie, to ja też tak mogę i tak dalej. Trzeba mieć silny charakter. Trzeba być pracowitym i naprawdę mieć silny charakter. I pomimo tego wszystkiego, jeżeli masz nawet takie cechy, to i tak będziesz mieć chwilę zwątpienia i tak jest ze wszystkim, jak się ma jakąś pasję. Zawsze jest zwątpienie. To jest tak samo, ja bardzo lubię tematy wspinaczkowe, jak niektórzy z Was wiedzą. Bardzo lubię kanał BNT, bardzo dużo tam szczytomaniaki, to wszystkie jakieś filmy dokumentalne o wspinaczce wysokogórskiej, zimowych tam jakichś zdobywaniu szczytów i tak dalej. No nie wiem czemu, no lubię po prostu. No i ktoś by mógł sobie pomyśleć, a po co oni tam włażą? Przecież wiedzą, że ryzykują życia, a później trzeba pieniądze tracić na to, żeby ich stamtąd ściągnąć, w ogóle co za bezsens i tak dalej. Nie, no tacy my jesteśmy ludzie, po prostu potrzebujemy wyzwań. Myślę, że to jest bardzo ważne w naszym życiu i musimy podejmować takie kroki, żeby po prostu uświadczać się w tym jeszcze bardziej, że jesteśmy ludźmi, że mamy jakiś większy cel niż tylko bierne obserwowanie czegokolwiek albo iść przez życie tak totalnie bez celu. I to jest jakaś misja, to jest jakiś cel zwyczajnie. To tam nie jest jakiś zwykły remont, to tam nie jest jakieś zwykłe wyzwanie. Takie wyzwania sobie stawiamy na naszej ścieżce życiowej przez całe życie i tak powinno być. I to nie jest nic złego i dziwnego. I nie zadaje się komuś pytania, a po co, tracisz zdrowie i tak dalej. Taki człowiek, który się gdzieś tam wspina, zdobywa szczyt w zimie, też siedzi w tym namiocie, się zastanawia po co, nie? I musi zejść czasami, zrezygnować do obozu jakiegoś pierwszego, drugiego, musi się wycofać, wrócić za rok, ale on to zrobi. Prędzej czy później on to zrobi i wy też to zrobicie, prędzej czy później. I będziecie mieli chwilę załamania i będzie ciężko i będziecie płakać i będziecie się zastanawiać, na jaką cholerę myję naczynia w 5 litrach wody, albo siedzieć przy piecu i zastanawiać się, jak będzie rano, jak wstaniesz, bo będzie zimno. No ale to ma jakiś taki głębszy sens. No nie wiem, jakiś ten powrót do czegoś takiego. No ja tak mam tutaj i tak za czymś się tęskni i tak ja tutaj to odczuwam, że ta tęsknota ustępuje, bo tutaj tego namacalnie po prostu jakby doświadczam. Tak się zrobiło sentymentalnie. Takie to podsumowanie dzisiejszego tego życia i tego wszystkiego, co ostatnio mi się udało zrobić i bardzo się też wzruszałam, jak czytałam Wasze komentarze. Zresztą wiecie, bo widzieliście odcinek, widzieliście, że tam kurde ledwo się trzymam i ledwo mówię, bo zaraz będę ryczeć i w ogóle i tak to się zadziało.
No, no dobrze, no to takie właśnie to podsumowanie w sumie, że się udało, że się cieszę, że cieszysz się, że jesteście ze mną, że mogę tutaj siedzieć w ciepełku, nagrywać vlogaski dla was i naprawdę jest fajnie. Na dzisiaj to koniec. Pamiętajcie, że jeżeli chcecie zadać jakieś pytanie do Q&A, oczywiście nie mówię, że to będzie następny odcinek, ale ja sobie pospisuję tam, pozapisuję te pytania. No i chciałabym taki odcinek właśnie Q&A zrobić, więc jeżeli macie jakieś pytania, to w tym odcinku, tutaj pod tym odcinkiem w komentarzach po prostu napiszcie. Dziękuję Wam bardzo. Dziękuję za oglądanie do końca. Do zobaczenia. Nie wiadomo skąd, dlaczego i po co, ale na pewno się zobaczymy. I look the other way. I don't see how it's got anything to do with me. Oh, hurry, I need my beat. At any expense, it doesn't make sense, but every cell in my body. Oh, grass is only for cows and rabbits that don't know how to kill and conquer, to win and rule. Oh, it's what we learn at school. Ooh. We don't worry about seeds. By swords, we've banned all plastic straws, quit smoking. Oh, every paycheck we get. Boże, jaka piękna futryna. Krzywo. Krzywo też prosto. Bo mi tu krzywo zrobisz i co? To wszystko musi być krzywo. No to prawda, nie? Krzywdzący krzywy dom. Dobrze. Twój zapał do pracy dzisiaj mnie zadziwia. Nie ma tak jak po godzinach, nie? Przyjeżdżać. Tak.